MLM jest biznesem osobistych kontaktów i wyłącznie dzięki nim tworzone są coraz większe organizacje. Osobisty kontakt to bezpośrednie spotkanie osób, które mają współpracować ze sobą. Dzieje się tak dlatego, że informacje o biznesie lub produktach przekazują nam osoby, którym ufamy i które sprawdziły się jako niezawodne. Mając do nich zaufanie, korzystamy z ich wiedzy i doświadczenia. W tym samym czasie oglądamy w telewizji dziesiątki reklam, mając w pamięci powszechnie znane powiedzenie mówiące, że reklama kłamie. Ponieważ zaufanie jest czynnikiem warunkującym dokonanie sprzedaży, zdecydowanie łatwiej będzie budować biznes z osobami, które mają do nas zaufanie. Podstawowym elementem są prezentacje dla naszych znajomych. Idealnym miejscem do ich przeprowadzenia jest mieszkanie albo salon we własnym domu. Jednak nie każdy ma warunki do przeprowadzenia tego typu prezentacji. Możemy je wówczas zorganizować w miejscach takich jak restauracja, klub czy kawiarnia, pod warunkiem, że będzie to wydzielone i zamknięte miejsce. Oddzielone i zamknięte oznacza, że na czas prezentacji niedostępne jest dla innych. Jest to niezwykle istotne, ponieważ wszelkie niepotrzebne sytuacje, takie jak przyglądający się nam ludzie oraz dobiegające dźwięki z kuchni, włączonego telewizora, gwar sali czy brzęk talerzy, rozpraszają nie tylko prelegenta, ale również utrudniają uczestnikom prezentacji skupienie się na omawianym temacie. Tu nie chodzi o to, by prezentację zrobić gdziekolwiek, ale o to, by stworzyć w czasie jej trwania miłą atmosferę, która umożliwi uzyskanie bardzo korzystnego efektu końcowego. Należy pamiętać, że część ludzi dobrze czuje się w otwartych miejscach, a inni zdecydowanie wolą domowe zacisze. Ponieważ większość ludzi nie planuje długoterminowo, na prezentację zapraszamy tydzień wcześniej. To optymalny czas przed prezentacją. Zapraszane osoby nie powinny mieć problemu z terminami. Od jakości zaproszenia zależeć będzie ilość osób, które przybędą. Z wieloletniego doświadczenia wynika, że nie przychodzi średnio połowa zaproszonych osób. Jest jednak metoda na to, by te statystyki zwiększyć. Na dzień przed prezentacją bezwzględnie należy zadzwonić do wszystkich wcześniej zaproszonych osób i uzyskać od nich potwierdzenie przybycia. Wszelkie pokrętne potwierdzenia są informacją, że dana osoba nie przyjdzie. Tylko zdecydowane potwierdzenia tak będę dają niemal pewność, że osoba, z którą rozmawiamy, następnego dnia stawi się na prezentacji. Nie uzyskujemy potwierdzenia za pomocą SMS-a, ale wyłącznie dzwonimy i osobiście rozmawiamy. W czasie takiej rozmowy należy przypomnieć miejsce i godzinę rozpoczęcia prezentacji i poprosić o punktualność. Należy też poinformować, że prezentacja będzie trwała nie dłużej niż jedną godzinę. Nie zapomnij dokładnie wytłumaczyć, jak dotrzeć na miejsce prezentacji. Czasami zdarza się, że goście długo szukają miejsca na parkingu lub w ogóle miejsca, w którym ma się odbyć prezentacja. Potwierdzenie uczestnictwa powoduje, że zdecydowanie zwiększa się ilość osób na prezentacji. Niestety, będą również osoby, które potwierdzą swoje przybycie i nie dotrą. Wystawiają sobie w ten sposób bardzo złe świadectwo, bo trudno mieć zaufanie do kogoś, kto nie dotrzymuje słowa. Wyjątek stanowią sytuacje losowe. Biorąc pod uwagę, że połowa zapraszanych osób nie pojawi się, należy zaprosić dwukrotnie więcej osób. Bardzo niezręczna sytuacja tworzy się wtedy, kiedy przyjeżdżający z daleka, często przemierzający kilkaset kilometrów prelegent, zastaje na prezentacji dwie, trzy osoby. Nie tylko bardzo źle się prowadzi prezentację dla tylu osób, ale wynik końcowy najczęściej jest fatalny. A co gorsza, pomyśl, czy dalej będzie miał do ciebie zaufanie, jeśli go poprosisz o kolejne spotkanie. Taka ilość obecnych osób na prezentacji świadczy o tym, że albo gospodarz nie przygotował się do niej, albo całkowicie pozbawiony jest zaufania i szacunku wśród swoich znajomych. Pomieszczenie, w którym odbędzie się prezentacja, powinno być przygotowane co najmniej na godzinę wcześniej. Często zdarza się, że zaproszeni goście są tak zniecierpliwieni i podekscytowani tym, co usłyszą, że przychodzą dużo wcześniej. Nie powinni być świadkami ustawiania krzeseł czy innych porządków domowych. Pamiętaj, że prezentacja nie jest imprezą towarzyską i nie należy podawać na niej jedzenia, ani tym bardziej alkoholu. Dla prelegenta należy przygotować miejsce w centralnym miejscu pomieszczenia i zabezpieczyć miejsce na stole na jego materiały. Trudno sobie wyobrazić, że materiały osoby prowadzącej spotkanie będą się mieszały z ciastkami czy sałatkami. Przeglądnij się, co stoi na stole, gdy telewizja pokazuje fragmenty obrad rządu i w którym miejscu jest fotel premiera. Stoją tam tylko napoje, a fotel najważniejszej osoby na sali ustawiony jest przy wąskiej części stołu. Centralne miejsce prelegenta daje do zrozumienia uczestnikom prezentacji, że prelegent jest ważną osobą. Powinien zająć takie miejsce, by nie rozglądać się na prawo i lewo. Prezentację należy rozpocząć punktualnie, nawet jeśli ktoś zgłosił, że się spóźni. Pamiętaj, że uczestnicy zostali wcześniej poinformowani o czasie trwania spotkania i przedłużanie oczekiwania na jego rozpoczęcie działa irytująco na osoby, które przybyły punktualnie, tym bardziej, że zostali o to proszeni dzień wcześniej. Prezentację zaczyna gospodarz. W kilku zdaniach powinien opowiedzieć, dlaczego sam zajął się biznesem, a następnie powinien przedstawić prelegenta. Zwróć uwagę na to, że przedstawiasz prelegenta z imienia i nazwiska, nawet jeśli jesteś z nim po imieniu. On nie jest kolegą Twoich znajomych, więc nie możesz ważnej osoby przedstawić. Słuchajcie, to jest Janek. Przywitanie gości i przedstawienie prelegenta to element nie tylko kultury osobistej, ale również biznesowej. Po zakończeniu prezentacji należy podziękować prelegentowi na przykład w taki sposób. Panie Janie, dziękujemy za przyjazd i prezentację. Myślę, że wszyscy tę prezentację zapamiętają na długo. Liczymy na kolejne takie spotkania. Zostańcie jeszcze chwilę, ja odprowadzę pana Kowalskiego. Po tych słowach pan Jan opuszcza miejsce spotkania, a gospodarz pozostaje z uczestnikami prezentacji. Z pewnością będą pytania, powinni być chętni do zapisu. Większość osób nie zapisuje się do biznesu na prezentacji, ale dopiero po drugim spotkaniu, dlatego nie możesz go pominąć. Jak się okazuje, jest ono jeszcze ważniejsze niż prezentacja. Telefonowanie następnego dnia z zapytaniem o decyzję jest całkowitym nieporozumieniem. Nie należy tego robić. Większość osób, uczestników prezentacji, ma problemy z podejmowaniem szybkich decyzji, a musisz pamiętać, że ludzie boją się tego, czego nie znają. Dlatego z niepewnymi osobami musisz spotkać się drugi raz i rozwiązać ich wątpliwości. Większość ludzi nie dokonuje transakcji przy pierwszym kontakcie z produktem, ale przy trzecim, a nawet czwartym kontakcie. Jeśli zatem policzysz ilość kontaktów, to pierwszym kontaktem było zaproszenie, drugim prezentacja, trzecim przeglądnięcie materiałów, a czwartym drugie spotkanie. W ten sposób Twoje szanse na pozyskanie nowej osoby zwielokrotniają się. Gdybyś zostawił niezdecydowane na prezentacji osoby samym sobie, czyli bez materiałów, cała sprzedaż kończy się wówczas na dwóch kontaktach z tematem. Jest niemal pewne, że zaliczysz porażkę. Stracisz tę osobę, jej odpowiedź będzie negatywna. Rozumiesz teraz, jak to działa? Ponieważ ludzie dokonują transakcji zawsze pod wpływem emocji, dlatego największe szanse na zapis do firmy masz do 24 godzin po prezentacji. Po 48 godzinach emocje opadną, w zasadzie nie ma ich już wcale, w miejsce emocji pojawiają się wątpliwości. Po 48 godzinach nie ma już po co iść do osoby, która była na prezentacji. Przesłuchaj to nagranie kilka razy, by nie umknęła ci żadna informacja. Przygotuj się do prezentacji zgodnie z tym, co słyszysz. Wyćwicz rozpoczęcie prezentacji i przedstawienie prelegenta. A ponad wszystko, zachowuj się jak osoba biznesu, a nie pracownik etatowy na dywaniku u szefa. Musisz być osobą zdecydowaną i bardzo konkretną, bo ludzie przyłączają się tylko do silnych osobowościowo osób. Jeśli wykażesz nawet cień niezdecydowania lub niepewności, wówczas przepadasz. Dlatego musisz mieć wszystko pod kontrolą, żadnych zaskoczeń. Wierzę, że dasz sobie radę. Czas na Ciebie. Uwierz w siebie.